Czarne okulary, śliczny garniturek i kompletny arsenał, jaki posiadają faceci w czerni. Nie wyłączając słynnego flesza, który przed chwilą na was testowaliśmy i który służy do usuwania pamięci niewygodnych świadków. Od tej chwili możecie wybrać trzy różne postacie, dysponując nimi i ich wyposażeniem. Pozostaje wam tylko poćwiczyć sobie na strzelnicy, zanim udacie się na wasze pierwsze śledztwo na Alaskę. W tej historii sprawdźcie, czy wasz garnitur chroni od mrozów. Oczywiście, że tak. Między takimi sekwencjami, które momentami przypominają kicz teleserialu Batman, a momentami suspensów godnych dobrego filmu SF, Men in Black uzyskał naprawdę oryginalną atmosferę. Nawet jeśli Men in Black stoi o stopień niżej od Resident Evil, jest to gra dobrze zrobiona i dosyć przyjemna. Istnieje możliwość, że nie zapomnicie o niej od razu. Przynajmniej jeśli nie stracicie pamięci. Pamiętacie na pewno kolejne części Wing Commander. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. A teraz szykuje się coś nowego. Zobaczcie sami Wing Commander. Prawie wszystkie wielkie sagi SF zostały adaptowane na gry komputerowe. Rzadko rzecz odbywa się w odwrotną stronę. A jednak istnieje gra, która przed 7 laty zrobiła rewolucję w świecie pecetów i zostanie wkrótce przejęta przez kino. Chodzi o Wing Commander. Właśnie pojawiła się kompilacja trzech pierwszych części gry. Pierwszy Wing Commander został stworzony przez Chrisa Robertsa w 90 roku. W tym czasie zawierał się na trzech dyskietkach. Dziś jedna część mieści się na sześciu. Ale wtedy i tak gra wywołała taką sensację, że wielu ludzi kupiło sobie peceta jedynie po to, żeby móc w nią grać. W czasie, kiedy nie było jeszcze Duma, a graficzne przygodówki dopiero debiutowały, walka porucznika Blaira przeciwko obcym stała się marzeniem graczy. Po raz pierwszy pojawiły się sekwencje wideo i równie realistyczne, przestrzenne bitwy. Dwa lata później druga część gry przynosi coś jeszcze – zapis głosu. Gra nie tylko pięknie wygląda, ale też mówi. W taki sposób spotykamy się z Killerati, obcymi przeciwnikami zbiegłymi z cyrku Pindera i z porucznikiem Blairem, który zaczyna żyć przygodami. W trzeciej części z pomocą pospieszył Hollywood, bo scenariusz dostawał zadyszki. Nowością stały się sceny wideo, które podkreślały każdą walkę. Chris Roberts zaangażował do roli porucznika Blaira tak znanych aktorów jak Malcolm McDowell czy Mark Hamill. Na początku 96 wydano czwartą część na peceta i także na konsolę. Co do środków, gra kosztowała paczuszkę, okrągłe 10 milionów dolarów. Ale w wersji na peceta zabrakło ducha. Z wyjątkiem wspaniałej jakości scen filmowych, walki pozostały wciąż te same. Jeśli chodzi o adaptację gry na konsolę, została pogrzebana przez grafikę, która została dziwacznie upodobniona do wideo. Nie bójcie się, kompilacja Killerati Saga wydana na peceta zawiera tylko trzy pierwsze epizody. 150 godzin gry znudzi się wam gdzieś przed gwiazdką, kiedy to przewidziano wydanie piątej części, która nie będzie nazywała się Wing Commander 5, tylko Wing Commander Prophecy. Po co taka zmiana nazwy? Ponieważ gra jest zapowiadana jako pierwsza część nowej sagi z nowym plemieniem obcych. Zostali oni tym razem zaprojektowani przez Sid Mead, który zajmował się w kinie Blade Runnerem czy 2010. Po czterech pierwszych częściach, które były do siebie podobne w treści, pojawia się Wing Commander z nową formułą. Z krótszymi sekwencjami wideo, nowym motorem 3D do walk, nowymi postaciami i nową historią. Oj, uwaga! Wasz sąsiad to Marsjanin. Cześć!